Po raz pierwszy w historii legendarny Orient Express kursujący między Paryżem a Stambułem zatrzymał się w Szanowie. Tym razem nie był to jednak pociąg pasażerski, ale muzyczny, bo przybyła nim Orkiestra Filharmonii Lwowskiej INSO oraz kwartet tenorów Bel Canto. Za ich sprawą publiczność wybrała się w muzyczną podróż trasą tego luksusowego pociągu. Muzyczna wyprawa wiodła przez takie znane europejskie miasta jak Paryż, Londyn, Wenecja, Monachium, Budapeszt, Bukareszt. W sali teatralnej zabrzmiała muzyka kompozytorów austriackich, włoskich, francuskich, a także azjatyckich. Koncertem dyrygował maestro Wojciech Mrozek, który nie tylko opowiadał publiczności o kolejnych stacjach muzycznego Orient Expressu, ale również bawił anegdotami. Kwartet tenorów gościł w Szanowie już po raz drugi. Pierwszy koncert z jego udziałem odbył się podczas Dni Szanowa i był entuzjastycznie przyjęty przez publiczność. Dlaczego jeden spośród czterech tenorów jest barytonem? Trzy głosy tenorowe to głosy dość wysokie, można to usłyszeć podczas koncertu. Baryton wypełnia pewną frekwencję dźwięków alikwotycznych dźwięków, które wzbogacają barwę czwórki śpiewaków, jeśli śpiewają razem. Publiczność usłyszała utwory Verdiego, Pucciniego, Strausa, Mozarta, a także dwie kompozycje dyrygenta Wojciecha Mrozka. Ja po prostu piszę muzykę, ponieważ odczuwam taką potrzebę i mam też łatwość w pisaniu muzyki, dlatego to robię. Koncert, który był również transmitowany na Telebimie, składał się z dwóch części. Przerwie między nimi prowadzący sylwestrową galę Paweł Drzewiecki przeprowadził konkurs w konwencji telewizyjnej Familiady z udziałem ochotników z widowni. Pytania dotyczyły oczywiście legendarnego Orient Expressu, a zwycięska drużyna otrzymała wejściówki na imprezy artystyczne organizowane w Ośrodku Kultury. Koncert zakończył się pół godziny przed północą świątecznym akcentem, piosenką Jingle Bells. Widzowie nagrodzili muzyków gromkimi oklaskami. Jak podoba się koncert? W porządku. Bardzo mi się podoba. Wspaniały koncert. Jesteśmy tutaj już nie pierwszy raz w tym roku. Co roku, jak tylko jest możliwość, to jesteśmy na tym koncercie. No nie można przegapić takiej okazji. To jest coś wspaniałego. Jestem bardzo zadowolona. Na koncerty chodzę już któryś rok z kolei. Są piękne, o wysokim poziomie. Na zakończenie sylwestrowej gali burmistrz Szanowa Marek Niechwiej złożył wszystkim noworoczne życzenia. Ja życzę Państwu, wznosząc ten toast, za Państwa zdrowie, powodzenie, a żeby ten rok był dla nas wszystkich pomyślny, a żebyśmy się mogli w przyszłym roku znowu spotkać w takim samym gronie, może szerszym, w dobrym zdrowiu, z uśmiechem na twarzy i znowu życzyć sobie wszystkiego najlepszego. A potem już przyszła pora na lampkę szampana i przywitanie nowego roku na placu Tysiąclecia. Punktualnie o północy niebo rozbłysło ferią barw. Już tradycyjnie nowy rok Szanów przywitał widowiskowym pokazem sztucznych ogni.